Na tym filmiku skupimy się na kwestii związanej z zastosowaniem czasu Present Perfect Continuous, który, z bólem serca muszę powiedzieć, traktowany jest po macoszemu w wielu polskich szkołach. Wiele osób, czy to maturzystów, czy gimnazjalistów, nie ma zielonego pojęcia o tym czasie, kiedy należy go zastosować, a już nie mówiąc o tym, jakie są różnice w zastosowaniu między Present Perfect Continuous, a na przykład Present Perfect, albo Present Simple. Stąd mnożą się błędy, o których też coś więcej powiem. Jest to seria złożona z 3 odcinków. Zachęcam już teraz do zapoznania się z całą tą serią. Są tutaj bardzo ważne informacje dla każdego z Was. No to startujemy. Mamy listę pytań. Jak długo uczysz się angielskiego? Jak długo czytasz tę książkę? Jak długo oglądasz telewizję? Jak długo pracujesz w tej firmie? Jak długo znasz ją? Jak długo jesteś zajęty? W tych wszystkich pytaniach zakładamy, że dana czynność wykonywana jest nadal. Tak więc w pytaniu, jak długo na przykład czytasz tę książkę, to widzę, że nadal czytasz tę książkę, ale widziałem Ciebie czytającego tę książkę wczoraj, miesiąc temu, 2 miesiące temu. Jak długo czytasz tę książkę? Jak długo oglądasz telewizję? Czyli jak długo na przykład jeszcze masz zamiar siedzieć przed tym pudłem? Albo jak długo pracujesz w tej firmie, bo już chyba mija 10 albo 11 rok, a Ty cały czas w tej samej firmie pracujesz. No i tak dalej. Aby móc przetłumaczyć te pytania oraz odpowiedzieć na nie, musimy zastosować czas, który się nazywa Present Perfect Continuous. Oczywiście z małym wyjątkiem, o którym coś więcej powiem w części trzeciej. Ok, jak coś takiego możemy stworzyć w języku angielskim? Jak długo uczysz się języka angielskiego, aby w ogóle przetłumaczyć to pytanie albo odpowiedzieć na nie, muszę pokazać Wam na wykresie zastosowanie czasu Present Perfect Continuous. Spójrzcie, tutaj mamy oś czasu, to jest time, czas, tutaj w tym miejscu gdzieś jesteśmy, now, czyli teraz. Po lewej stronie tej osi czasu mamy oczywiście past, czyli przeszłość. No i z przodu mamy future, czyli przyszłość. No dobrze, a gdzie jest nasza teraz czynność? Czynność jest tutaj. Tu jest ten okres, o którym mówi czas Present Perfect Continuous. Tak, bo pytamy, jak długo uczysz się języka angielskiego, więc pytamy o okres, a jeżeli mówimy o okresie czynności, która zaczęła się w przeszłości, trwa nadal i pewnie będzie trwała jeszcze jakiś czas, wówczas musimy zastosować Present Perfect Continuous. Oczywiście ten łuk możemy przesunąć bardziej w lewo albo bardziej w prawo, w zależności od tego, kiedy dana czynność się zaczęła, jak długo trwała w przeszłości i na przykład za 2 czy za 2 godziny albo za 2 minuty mogła się ona skończyć, ale trwała w chwili mówienia i trwała przez jeszcze jakiś czas w krótkiej przyszłości. Ok, to tyle. Pokażę Wam teraz 2 najbardziej popularne błędy, jakie tworzone są przez osoby, nie tylko Polaków uczących się języka angielskiego, ale też przez Rosjan, przez Niemców, przez Francuzów, przez Hiszpanów. 2 najbardziej popularne błędy, jakie tworzone są właśnie, jakie robione są przez osoby uczące się języka angielskiego. Pierwsze zdanie. I learn English 2 years. Albo I learn English from 1999. Całe zdanie jest źle. I learn English, gdyby tutaj była kropka, to by to zdanie było prawidłowe. I learn English. Uczę się języka angielskiego. Lepiej jeszcze by było, jakbyśmy dodali tutaj I learn English, na przykład every day, czyli codziennie uczę się języka angielskiego. Wówczas present simple, w jakim jest napisane to zdanie, znajduje tutaj swoje zastosowanie, ponieważ present simple, o którym już mówiłem na jednym z moich filmików, mówi o pewnej regularności, tak? Więc every day to jest pewna regularność, więc wówczas mógłbym powiedzieć I learn English every day, ale nie I learn English 2 years albo from 1999, co w ogóle tutaj jest jedną wielką porażką. Innym błędem, jaki tworzony jest przez osoby uczące się języka angielskiego, jest zastosowanie czasu present continuous. I mówimy tak. I'm learning English 2 years. Albo I'm learning English from 1999. Oczywiście
Anglicy zrozumieją, będą się domyślą się, o co nam chodzi, ale zdanie to jest niepoprawne, jest gramatycznie niepoprawne. Ok, tutaj skupiamy się oczywiście na okresie. Jeżeli skupiamy się na okresie, nie możemy użyć present continuous, ponieważ present continuous mówi o danej chwili, tak? Więc zdanie to jest złe. Jak zatem należałoby odpowiedzieć w sposób prawidłowy? No, w ten oto sposób. I have been learning English for 2 years. Albo I have been learning English since 1999. Teraz to zdanie ma sens. Jak teraz moglibyśmy przetłumaczyć pytanie w ten oto sposób? How long have you been learning English? Jak długo uczysz się języka angielskiego? Oczywiście w czasie present perfect continuous. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zapoznania się z drugą częścią oraz z trzecią częścią tej serii poświęconej zastosowaniu czasu present perfect continuous. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi moimi filmikami, dzięki którym z pewnością poprawicie swoją znajomość języka angielskiego czy to niemieckiego. Gorąco zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału tutaj na YouTube i dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co robię dla Was. No to na razie, cześć!